Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was do recenzji Taba 4.10.1. Jest to wersja Wi-Fi. Mamy tylko tutaj złącze na kartę microSD, nie ma złącza na kartę SIM. No i tak, typowo w mojej recenzji postaram się Wam przedstawić najważniejsze aspekty tego urządzenia i jak mi się z niego korzystało. I no, nie obędzie się bez porównań do poprzedniej serii, bo też ją testowałem, Taby 3. No i oczywiście tych Note'ów Pro i Tabów Pro, bo jednak jest to jakoś tam bliższa konkurencja tego urządzenia, oczywiście droższa i mocniejsza, ale mimo wszystko. Jeśli chodzi o wygląd urządzenia, to owszem, wygląda lepiej niż seria 3, no bo tamta jednak mimo wszystko no, miała bardzo błyszczący plastik z tyłu, no i to było kiepskie rozwiązanie. Tu mamy tą taką pokrywę bardzo a la Note 3 i to lepiej wygląda. Drugi aspekt to jest oczywiście tutaj ramka, którą tutaj mamy. No i ramka rzeczywiście też lepiej wygląda, matowa, czarna, bez jakichś zbędnych bajerów. Ten plastik nie wygląda na jakiś tam mega tandetny, więc no to cieszy, że pod tym względem jednak troszeczkę jest lepiej. No i faktycznie urządzenie jest lekkie. Ja wszystkich parametrów Wam nie będę podawał. Te najważniejsze to oczywiście 4-rdzeniowy procesor, 1,5 giga RAMu. Ten procesor to jest 1,2 GHz Snapdragon. 1,5 GB RAMu. Beznadziejny aparat, 3 megapiksele, 3,2 dokładnie. A o tym na końcu. No i urządzenie, które po prostu jakoś, nie wiem, jest stworzone w dziwny sposób tak naprawdę. Ale tak, ramka, którą tutaj mamy, tą srebrną, troszkę się o nią obawiam, czy to będzie rzeczywiście się dobrze sprawowało, ale póki co nie było żadnych problemów. Rozłożenie portów identyczne, klasyczne, więc w tej kwestii również nie ma do czego się przyczepić. Pierwsze dziwne rozwiązanie, brak po prostu kompletnie tutaj czujników, czyli nie możemy sterować automatycznie podświetleniem ekranu. Wszystko manualnie i to jest jakby minus tego rozwiązania. Tak, mamy tutaj wiele funkcji, które znamy z innych urządzeń Samsunga. Mamy więcej niż w Tabie 3, ale mamy też mniej niż w Tabie 3 i tutaj po prostu pewne dziwne rozwiązania są takie, że część rzeczy nam wykastrowali, część dodali i teraz generalnie cieszcie się. Ale nie jest tak źle. Naprawdę powiem, że względem poprzednika to urządzenie lepiej wypada, mimo tego, że kilku rzeczy tutaj brakuje. Jak właśnie port podczerwień do sterowania tych urządzeń w domu, no tego czujnika, to jest już naprawdę jakaś kiepska po prostu wymówka, nie wiem do czego, ale szczerze powiedziawszy, urządzenie działa naprawdę bardzo płynnie i to w interfejsie. Na przykład mam wrażenie, że on działa płynniej niż na przykład Note 10.1 2014, którego miałem wcześniej. Tutaj się nic nie zacina, interfejs działa naprawdę płynnie. Przechodzenie widżetami, a aplikacjami też działa jak najbardziej ok. Dodatkowo, no, sam interfejs, brakuje to oczywiście tego magazynu UX, mamy tylko typowy Android, ale mimo wszystko naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I teraz tak, z tych takich podstawowych rzeczy, to jeśli chodzi o wydajność urządzenia. Te 1,5 GB pamięci RAM, no to rzeczywiście jest mało, ale zobaczcie, mam teraz odpalone aż 7 aplikacji w tle. Zrobiłem wszystkie benchmarki, coś tam pograłem jeszcze i to wszystko leży w tej pamięci. Więc no naprawdę pod tym względem nie wiem, czy to jest jakaś kwestia optymalizacji, ale widziałem, że chociażby Real Racing 3, w który grałem, pod tym względem na przykład ściągał bardzo małą paczkę danych. To ze względu pewno na grafiki, które tutaj mamy, no bo rozdzielczość 1280x800. No jest powoli już trochę prehistoryczna i niestety widać te piksele na ekranie przy jakimś takim większym zbliżeniu. Widać, że te po prostu ikony są takie poszarpane, że w tych grach niestety, że mamy te krawędzie takie ząbkowe. No trochę nie przystoi, no ale mimo wszystko pamiętajmy, że ten tablet jest tani, około 1300 zł kosztuje. Jest to wersja budżetowa dla osób, które chcą po prostu posiadać tablet, więc trzeba to wszystko wziąć pod uwagę i na końcu powiem Wam, czy rzeczywiście warto myśleć o tym urządzeniu. Teraz tak, pokażę Wam, jak wyglądają te benchmarki. Więc iStorm Extreme 2832, więc niestety słabo. Dodatkowo w kwadrancie
w kwadrancie. Niecałe 9000. Tu macie poszczególne podzespoły, które chcecie tutaj poznać, jeżeli chcecie oczywiście. Jeżeli chodzi o Antutu, no to moje urządzenie 17377. No to też nie jest jakaś tam rewelacja. Zobaczcie, że jesteśmy jeszcze poniżej S3. No bo to taktowanie tych zegarów jest niestety niskie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo naprawdę o ile gry rzeczywiście te bardziej zaawansowane mogą sprawiać jakieś problemy, te podstawowe działają i radzą sobie całkiem nieźle. No dobra, mamy Real Racing 3, jedną z takich chyba bardziej wymagających gier, szczerze powiedziawszy. No ja w nic innego nie gram, więc nic więcej nie będę wam testował. Widzicie, że te kontury są takie poszarpane, no na przykład w Note 3 czy S5 tego tak nie widać aż mocno. Jakieś delikatne klatkowanie się pojawia. Oczywiście po przełączeniu tutaj odpowiednich kamer trochę płynniej jest. O, tutaj widać, że już przy dużej ilości pojazdów niestety ta grafika trochę zwalnia. No ale okej, powiedzmy sobie szczerze, że zobaczcie, że te pojazdy są takie rozmazane, jeżeli są trochę dalej. I brakuje tu jakichś elementów, jeśli chodzi o... O, tu się doczytują dopiero. Brakuje elementów, jeśli chodzi o jakby koła, że nie ma tych po prostu felg tam pokazanych i tak dalej. Okej, działa to płynnie, oczywiście grafika jest tam ucinana i tak dalej, ale no można, że tak powiem, skorzystać z tego i naprawdę się pobawić. To, co jest fajnym rozwiązaniem, to oczywiście w interfejsie dodano kilka takich ciekawych funkcji, jak screen mirroring, tego chyba nie było wcześniej. Na pewno w poprzedniej serii nie było wielu okien. Mamy tutaj taki wysuwany z prawej strony, no typowy, czyli po prostu dzielimy sobie to w ten sposób i możemy sobie to zarządzać, przesuwać i oczywiście możemy przenosić treści, wracać do poprzednich jakby tutaj okien, które były otwarte gdzieś, jeżeli było otwarte, zamienianie tych okien i tak dalej. To wszystko fajnie działa, naprawdę bez problemu w tej kwestii Touch 4 sobie radzi. No i tak, nie ma jakoś tutaj super dużo funkcji tak naprawdę. Z tego, czego jestem naprawdę bardzo zadowolony, no to, że mamy tutaj oczywiście wielu użytkowników, czyli możemy tworzyć sobie te konta jakby podległe takie, po prostu ograniczając pewną funkcjonalność, na przykład dla dzieci. Nie ma tutaj w standardzie trybu dziecka, to jakby troszkę zastanawia, bo on się tutaj powinien pojawić, a nie ma go i sprawdzałem, szukałem i niestety nie ma. To szkoda, ale mam nadzieję, że to będzie można jakoś tam później doinstalować, więc w tej kwestii nie będziemy do końca stratni. No ale mówię, tych tryb użytkowników też jakby pozwala w pewnym aspekcie uruchomić urządzenie po prostu w trybie gościa, gdzie mamy ograniczoną ilość funkcji i możemy tam na przykład tylko gry jakieś dla dzieci włączyć. Zobaczcie, mam otwartych 8 aplikacji, a tutaj nic nie laguje i tak naprawdę wszystko bardzo fajnie, płynnie chodzi i to naprawdę za sprawą tego procesora i to sobie całkiem nieźle radzi i to jest jakby plus. Niestety aparat, po pierwsze, dobra, tutaj trochę dłużej przechodzi, po pierwsze, niestety, ale migawka, okej, robi zdjęcia, ale nawet jeżeli cokolwiek sobie położymy, to nie jesteśmy w stanie tutaj nic wyostrzyć, to jest jakby kiepskie rozwiązanie. No bo niestety na stałe matryca ostrzy i w tym momencie ta jakość tych zdjęć no wygląda jak wygląda niestety. No. Przy jakimkolwiek powiększeniu to słabo wychodzi, obraz jest rozmazany, bardzo niska szczegółowość i tak dalej. Podobnie jak chodzi o filmy i to na tyle jeśli chodzi o aparat. No wiadomo, tabletem nie robimy jakoś super wielce dużo zdjęć, ale mimo wszystko fajnie jakby była możliwość, żeby te zdjęcia były chociażby poprawne, a tutaj takie nie są i to jest jakby no minus tego rozwiązania. Okej, mamy tutaj kilka jakichś dodatkowych aplikacji, oczywiście pojawiła się ta Rzeczpospolita, Ekiosk i tak dalej. Mamy Hangcom Viewer, to jest bardzo fajne, bo to oczywiście możemy sobie rozbudować dalej, pościągać i edytować te pliki. Brakuje takich rozwiązań jak Remote PC, chociażby tutaj. No i to jest ta funkcja, która no jakby bardzo pozwala rozbudować nasze urządzenie i tutaj tego brakuje niestety. Z tych dodatkowych takich rzeczy, które warto jakby jeszcze o których wspomnieć, że niestety nawet filmy w dobrej jakości no słabo wyglądają ze względu na rozdzielczość.
I musimy mieć jakby tego świadomość. To będzie krótka recenzja, bo tak naprawdę no, ciężko więcej powiedzieć cokolwiek o tym urządzeniu, z tego względu, że no, nie mamy zbytnio dużo tutaj funkcji, dużo rzeczy się powtarza. Z tych takich, mówię, no, największych rewolucyjnych rozwiązań to jest właśnie multi-window oraz tryb wielu użytkowników, który się pojawił, czego nie było w poprzedniku. No i tak, cena tego urządzenia akurat jest około 1300 zł, z tego co widziałem na sieci. I czy jest to dobre rozwiązanie? No, myślę, że tak, bo około 2000 kosztuje mniej więcej to tam niecałe odpowiednik Pro Wi-Fi, jeśli chodzi o właśnie Note Pro. Czy to jest dużo? To jest dużo i rzeczywiście dużo więcej dostajemy w serii Pro, ale jeżeli ktoś naprawdę nie ma pieniędzy, żeby dołożyć, a chciałby kupić jakiś pierwszy tablet z Androidem i to właśnie od Samsunga, to jest to całkiem sensowna opcja. No i tak naprawdę no nie będzie dużo więcej jakby tej możliwości, bo mamy jeszcze wersję oczywiście mniejszą, 7 i 8 cali, ale taby niestety musimy zdawać sobie z tego sprawę, że one są nastawione na jakby na prostotę, na niską wydajność, jeśli chodzi o multimedia, o małą ilość funkcji. Ale szczerze powiedziawszy, naprawdę jestem zaskoczony jakby pozytywnym działaniem tego urządzenia. Dodatkowo zaskoczyło mnie to, że tutaj na przykład w miejscu, gdzie właściwie na ogół na swoich urządzeniach nie mam zasięgu Wi-Fi, tutaj mam zasięg, no mam jedną kreskę teraz, ale zasięg jest i ta sieć działa. Okej, okay, teraz z takich ciekawych rzeczy, zobaczcie sobie, że te strony, które tutaj się uruchamiałem na urządzeniu, one naprawdę całkiem jakby sprawnie sobie radzą. To znaczy chodzi o to, ach nie, to się kliknęło. Chodzi o to, że naprawdę to urządzenie radzi sobie na przykład z większymi stronami, radzi sobie z renderowaniem ich i tak dalej. Oczywiście no słabiej tutaj działa internet, ale nie ma problemu jakiegoś, żeby się grafika doczytywała, żeby coś tutaj mocno skakało i tak dalej. Naprawdę wygląda to całkiem fajnie i pod tym względem Tab 4 na pewno też się sprawdzi, jeśli chodzi o przeglądanie sieci, bo te strony naprawdę za pomocą właśnie, włączmy sobie jeszcze powiedzmy Onecik, te strony za pomocą tego procesora naprawdę renderują się naprawdę bardzo dobrze. No właśnie, to jest kolejna rzecz, którą tutaj warto jakby wspomnieć, bo niestety, ale mam wrażenie, że czasami, niestety, ale ta jakby kiepsko działa na dotyk, w sensie takim, że nie zawsze on, tu akurat mamy jakby duży ten wskaźnik do przesuwania, ale jeżeli są mniejsze, to czasami on kiepsko łapie. Niestety, ale słaba jakby czułość matrycy w niektórych miejscach i tak to później wygląda. Przełączmy sobie jeszcze tutaj oczywiście na wersję komputerową. Zobaczycie, że naprawdę te strony no, bardzo szybko się renderują. Wszystko płynnie chodzi, nic się nie zawiesza. Można powiększać, pomniejszać. Naprawdę bardzo fajnie. Pod tym względem to urządzenie myślę, że będzie jak najbardziej na tak. Dlatego jeżeli ktoś zastanawia się nad tabletem właśnie od Samsunga i ma na oku Taba 4, to myślę, że za tym samym jest to bardzo przystępne urządzenie i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Jeżeli macie jakieś pytanie dodatkowe, to dajcie znać, chętnie na nie odpowiem. No i trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.